Okej, będzie epizodzik z Karą chyba. Autobus pokazany, to raczej ona. No ale gdzie my się teraz udamy? End the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. A dziwne, że nie jest koleś zdziwiony, że tutaj android siedzi w tym przedziale. Dobra. Czy możemy tutaj zostać? No pewnie nam nie pozwoli. Ale możemy się zapytać. A, dobra. Za daleko poszedłem. No dobra, i co my... Znajdź schronienie na noc. Burger Zone. Dacie nam trochę jedzenia? Tu dwa androidy zaparkowane. Byłaby niezła opcja w tym autobusie się przespać, no ale wiadomo. Nie pozwoliłby nam pewnie. Można z nimi zagadać? We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Dzięki za zajebistą pomoc. Tam widzę, mamy motel, no ale to pewnie wymaga kasy. Rozejrzyj się. Wygoda, ale brak dyskrecji. Potrzebne pieniądze. Otwiera się dopiero rano. Otwarte całodobowo, ale nie można tutaj zostać. Ale co to jest? To jest pralnia, tak? Laundry. Laundromatic. Ale co tu w środku mamy? Możemy się ogrzać, tak? Tu jakiś koleś zasnął. Ukraść ubrania. Nie, postarajmy się może... O, magazyn znowu. Pszczela katastrofa. Ogłoszono wyginięcie pszczół zapylających. Od dziesięcioleci naukowcy i rolnicy przewidywali wyginięcie populacji pszczół. Potwierdzając te obawy, wczoraj w Waszyngtonie Światowy Instytut Ochrony Gatunków Zagrożonych ogłosił, że dzikie pszczoły uznawane są za gatunek wymarły. Ich okazy żyją już tylko w niewoli. Liczebność pszczół spadła ostatnio z powodu zespołu wyginięcia pszczoły miodnej polegającego na znikaniu pszczół robotnic, co prowadziło do upadków uli. Biologowie potwierdzili, że wystąpienie negatywnych skutków zespołu zostało przyspieszone przez nadmierne użycie pestyw pasożyty i zanieczyszczenie środowiska. Konsekwencje tej katastrofy będą miały wpływ na przemysł bawełniany, zapasy wody pitnej i co najgorsze na rolnictwo.
Ekolog Katie Linda podkreśla powagę sytuacji. 1/3 spożywanej przez nas żywności powstaje wskutek jakiejś formy zapylenia. Głód, który nas czeka, doprowadzi do śmierci milionów ludzi na całym świecie. CyberLife we współpracy ze Światowym Instytutem Ochrony Gatunków Zagrożonych zaproponowało stworzenie robopszczół. Inne firmy, jak miejskie farmy Detroit, rezygnują z robotów na rzecz eksperymentów z użyciem zmodyfikowanych ras pszczół hodowlanych w niewoli. Nie ma jednak gwarancji, że takie rozwiązania się przyjmą. Raz, dwa, próba mikrofonu. Co to jest? Wielki powrót koncertów na żywo. Kto nie chciałby po prostu założyć gogli VR i oglądać występu swojego idola w domowym zaciszu? To tani i bezpieczny, wygodny sposób na obcowanie z ulubionymi wykonawcami. Haha, a tutaj widzę walka o to, żeby w ogóle powróciły w starym stylu koncerty. No ciekawe, ciekawe. Tak wszyscy chyba w hełmach oglądają. Dobra, ma wiesz co, wyjdźmy stąd, bo tu trzeba będzie kraść. Zobaczmy jeszcze inne opcje. Come on, let's go. Przynajmniej się trochę ogrzaliśmy. Czy sprawdzić motel? Nie no, to na pewno będzie... Ale androidom wstęp wzbroniony. We're not going in? We have to find $40 and get rid of this uniform. Or go somewhere else. No to co, $40 to byśmy pewnie musieli kraść coś, tak? Ubrania też z pralni byśmy musieli podwędzić, taki wniosek. A tam jeszcze są jakieś opcje. Tutaj sklep z lekami. Apteka jakaś. Zamknięta. Otwarte całodobowo. Nie można tutaj spać, poprosić o pomoc. Tu się coś podświetla. Dodajmy. I'm okay. I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. We need a place for tonight. To było dziwne. Come on, Alice. Thank you for using Detroit buses. Tutaj jeszcze coś się podświetla. No właśnie, może jakaś taka, tutaj jakaś rudera jest, opuszczona chata. Może, nie no, wątpię, żeby nam w sklepie cokolwiek pomogli. Sprawdźmy tutaj. W samochodzie możemy spać, trochę lipa. No zobaczmy, co tam w środku będzie. Tu jeszcze przy ogrodzeniu jakaś opcja. Dostań się do samochodu. Kurde, nie no. Może tędy da się przejść. Przez ogrodzenie.
an abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. No właśnie. Znajdź szczypce. Tam się coś podświetla. No są na tym. Na generatorze, czy co to jest. Ja myślę, że to najlepsza opcja by była, no bo kurde, do hotelu, no trzeba ukraść pieniądze, ukraść ubrania. Nie wiem, jakie później konsekwencje będzie miało. A to nam też da dach nad głową. No chociaż tutaj się trochę włamujemy, no ale... Yes, it's just a scratch. Be careful. Don't worry, we're just having a look. Idziesz? Chodź. Nie ma co już kurde dłużej na tym deszczu siedzieć. Tylko miejmy nadzieję, że tu nie będzie jakichś czubów śmierdzących. A kogoś słychać. Spójrz. Ach, cholera, zamknięte. Nadzieją wywiało, no ja pierniczę. Czy dopiero co była koło mnie? Wait, what are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. We thought nobody was here. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look. They did to Ralph. Listen, we really need some help. It would be so kind of you if you'd let us stay. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. No dobra, zostajemy. Okay. We'll just stay the night. Come on! Come! Come, come on! This way. Tylko czubie schowaj ten nóż. Ralph has lived here since he ran away. Ralph never goes outside, so no one knows he lives here. Humans come in to squat from time to time, but, you know, Ralph just hides till he leaves. Come on. You can make yourself at home here. Ralph is gonna go into the other room. He would like to stay with you. But he has things to do. It's just for one night, Alice. We'll find a better place tomorrow. Right. Let's see where you can sleep. Sit down and I'll start a fire. No, ta kosa nam nic nie da, on ma większą, w razie czego. No, trafił się trochę czub android, no ale co zrobić?
Dobra, mamy tutaj dużo opcji. Ja zobaczę tylko, gdzie on polas, gdzie on jest. Aha, to samo wypisuje, co tamten murzyn. I am alive, Array 9. Array 9. What does that mean? What? Those symbols. Why are you writing that? I don't know. I don't know. Okej, to żeśmy się dowiedzieli. To jest kurde jakiś, albo jakiś inny android, albo jakiś, nie wiem, Skynet czy coś, który chce się z tymi androidami porozumieć, jakoś się tam uwolnić. Znajdź zapałki, znajdź koc. Tam jakieś gazety na ziemi. Znaleziono drewno, no to do kominka. Są zapałki. Są jakieś poduchy, koce. Dobra, zrobimy ci wyro, mała. A jeszcze czekaj, skoczę na górę, zobaczę, czy się da, co tam będzie. Jak na opuszczoną Javierę, to to tak tragicznie nie wygląda. Szafka, szuflada. Ale tutaj nic za bardzo nie zrobimy. Chyba. Znać trochę papieru. To tam na dole były te gazety. Zaraz tam pójdę. Tylko jeszcze sprawdzę te wszystkie pomieszczenia. Nie mogę kamery nawet obrócić. A tu? Nie, no dobra, idziemy. Zapalić w tym kominku. No idź. You can come to bed. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. Okej, możemy pogadać i chyba to zrobimy. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Can we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. No.
Na dobrą sprawę jesteśmy nieśmiertelni, możemy spróbować obiecać. I promise. Will we be together forever? O, co tu wybrać? Forever. Nie po co w ogóle była ta opcja, skoro tylko jedna. Dobra, ale przynajmniej stosunki nam się z Alice poprawiły. To znacznie chyba. Dobra, nie przesadzajmy może z tym. Dajmy jej przestrzeń. Przy okazji... przygotuj się do snu. Dobra, na krześle się wyśpimy. W sumie nie wiem, czy te androidy potrzebują snu. Widać tak. Ale raczej powinna go pilnować. Dobra, i... Jezu, Jezu, ile tu jest... opcji w tym epizodzie. Proszę bardzo, spotkaliśmy się z Ralphem. Dosyć istotne to jest. Byśmy pewnie go nie spotkali, gdybyśmy poszli gdzie indziej. Zobaczcie, ile tu jest tych rozgałęzień. 30% ukończenia nam to dało. Sprawdziliśmy motel, pralnię. No i mogliśmy pewnie iść do motelu. Tu jeszcze w górę. Byliśmy w pralni i tam można było zakosić ubranie, czego nie zrobiliśmy. Motel sprawdziliśmy, ale nie mieliśmy jak wejść, bo nie mieliśmy kasy, tak? Tutaj jakieś zupełnie inne opcje są. Totalnie oddzielne. Może to ten sklep, albo gdzieś tutaj. Bo żeśmy do sklepu w ogóle nie zaszli. Podejrzewam, żebyśmy musieli tam coś kraść. No chyba, że sprzedawca byłby, kurde, dobrym takim. Jasiem by nam dał za darmo wszystko. Ale wątpię. No tutaj jeszcze jest ten wybór, że nie spaliśmy obok niej, tylko na krześle. No ale nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. No jedyna istotna rzecz to to, że spotkaliśmy Ralpha, co możliwe, że będzie miało później jakieś konsekwencje i jeszcze go spotkamy. No albo tutaj, jak będzie coś się działo, jakoś ucieczka może nas znajdą. Na pewno wydaje mi się, że to najlepsza opcja była, ten opuszczony budynek. Trudniej nas znaleźć będzie. Nikt nas nie widzi poza tym Ralphem, a on sam się ukrywa, więc sądzę, że to najbezpieczniejsze było. No, ciekawe, ciekawe, ale myślę, że tutaj zrobimy przerwę, bo tu już wychodzi mi ponad 24 minuty, więc nie mam pojęcia, jaki będzie następny epizod długi, a chciałbym to jednak trzymać w tych pół godziny mniej więcej, także tutaj przerwa.